Czołem, czołem, mówi do was Staczewski. W dzisiejszym odcinku zakończymy serię latarkową z temu, chyba. I będzie oczywiście Borut V3, który będzie porównany do swojego największego przeciwnika, czyli do Warsuna SQ10. Przechodzimy już do meritum, do drugiej części tego porównania. Dzisiaj będzie Warsun. Niektórzy może mówią Warsan, natomiast, czyli Wojenne Słońce, dla mnie to jest Warsun, bardziej po chińsku brzmi i bardziej oddaje chyba ducha tejże marki. W ogóle polecam sprawdzić stronę samej marki. Mają fabrykę niby, mają swoje biuro. Sprawdzałem na Street View, nic tam nie widziałem, bo Chiny nie za bardzo lubią Street View i nie pokazują wszystkiego, znaczy niczego nie chcą pokazać, więc tego nie widziałem. Natomiast ta fabryka na zdjęciach nie wygląda tak jak od Grand Harvest, tylko raczej Wygląda jak render, i oni robią wszystko absolutnie. Robią też latarki typu COB, robią też coś takiego, co wygląda identycznie jak ten Smiling Shark, który wam pokazywałem SD1221, czyli klepie to wszystko jedna fabryka. Czy to jest Warsun? Tego nie wiem, pewności żadnej nie mam. Wydaje mi się, że nie. Po prostu pewnie to jest jakaś no-nameowa fabryka i są ludzie, którzy to biorą i kupują po prostu gotowe produkty i potem brandują swoim nazwiskiem i już pewnie to jest jakiś biznes B2B. Natomiast dzisiaj. Warsun i dla jasności, dla pełnej informacji SQ10 to jest ten właśnie model. I wyłączę sobie tutaj te lampki. Proszę bardzo, wyłączone. Nie wklejałem w ostatnim odcinku trybów, a miałem wam je wkleić. Oczywiście one są do znalezienia na stronach, ale nie po to oglądacie moje filmy, żebym was odsyłał do jakichś stron. Dlatego tutaj gdzieś pewnie wklejam, jak to teraz mówię i to widzicie. Te tryby jakoś wybitne nie są. Nie wierzę w te czasy, które tam są, no ale powiedzmy, że one są i tych trybów jest kilka. Pięć dokładnie, zdaje się, z Turbo, więc tutaj macie to nadrobione. Natomiast sam warsun jest latarką tańszą od tego tutaj. Boruta, jest to latarka która kosztuje od 5-4 złotych do powiedzmy 20-21, ale widziałem też do 25. Natomiast nigdy nie widziałem warsuna za 40 zł, 35 zł, 30 zł, nie widziałem w takich kwotach, więc jest to latarka zdecydowanie tańsza. Nawet ta druga wersja kolorystyczna, bo są dwie, czyli półprzezroczysta, ciemna i jasna, aluminiowa, bo to jest stworzywa, no to ta wersja aluminiowa też jest tańsza niż to, co jest tutaj w tym borucie, więc no to jest bardzo ciekawe. No i muszę przyznać, że no tutaj pod tym względem już ten Warsun wygrywa. No oczywiście ceną, natomiast są to takie kwoty, że one nie robią nawet dla kogoś, kto zarabia niewielkie pieniądze, albo jest młodym człowiekiem i zarabia swoje pierwsze pieniądze gdzieś tam na dorywczych pracach, w wakacje. To również dla takiej osoby też nie będą to wielkie pieniądze. To są latarki, które kosztują tyle, co kawa gdzieś na mieście. Tak jakbyście sobie kupili w kubeczku z imieniem, z zielonym logo, to droższa jest często niż to, co tutaj Wam prezentuję. Jeżeli idzie o gwarancję, to tak jak Wam mówiłem, na Ali to pewnie 30 dni na wniesienie sporu, na jakiś tam zwrot, jeżeli coś jest zepsute totalnie, no to wtedy coś możecie zrobić i reagować. Na temu obstawiam, że nie ma i po prostu kupicie. To jest wasz problem, koniec, kropka. Przechodzimy teraz do tego, co te latarki mają ze sobą wspólnego i mógłbym to określić jako dwójka, jako podwójna latarka, podwójne latarki, jako para lub cyferka 2. Dlaczego? Mamy dwa reflektory, mamy dwa kanały świecenia tutaj i tutaj, mamy podwójne przyciski gumowe. Obie te latarki są dość prostokątne, no bo widzicie dłuższy krótszy bok dłuższy krótszy bok, to jest troszeczkę designersko, ale jednak to jest prostokątne. Nie są one takie okrągłe jak na przykład tutaj mamy okrągłą latarkę tego Prima, jak widzicie one się zbyt dużo nie różnią, jeżeli chodzi o wielkość. Więc są to prostokątne, płaskie latarki, które mają też wspólną taką cechę, że obie mają magnes i mają też dziureczki, takie tutaj otwór jest raczej, a tu jest dziureńka, taka dziureczka, taka maleńka, widzicie tutaj, taka na kółko do kluczy. Więc tych podobieństw jest bardzo dużo, ale są też różnice. I o różnicach opowiemy sobie opowiadając przy okazji o specyfikacji tego warsuna. I na samym początku chciałem Wam powiedzieć, że to jest bardzo dziwny zabieg konstrukcyjny, bo jest dużo śrubeczek, ale to to nie jest dziwne. Po prostu w konstrukcjach niektórych jest dużo śrubek. Spójrzcie na swoje telefony, jakby się je dało rozebrać, to byście widzieli, ile jest tam śrubek. Natomiast nie o to chodzi. Tu jest inny, bardzo dziwny zabieg konstrukcyjny. A mianowicie jest to fakt, że tutaj mamy na przykład bardzo malutkie śrubeczki Philipsa, takie widzicie, wkręciki Philipsa tutaj mamy. Tutaj mamy torksy T6 w tym klipsie, więc to też jest taka niekonsekwencja z tym już tutaj. Natomiast korpus skręcany jest na 1,5 mm imbusy. Więc mamy trzy rodzaje śrub, to jest aberracja jakaś, ja nigdy tego nie spotkałem, mamy trzy rodzaje śrub w jednej latarce, w jednym korpusie naprawdę tego jeszcze nie grali i to jest zaskoczenie dla mnie wielkie, bo to też jest jakieś wiecie, takie głupie robienie sobie dodatkowych kosztów, wystarczyłby jeden torx albo jeden inbus bo to nie musi być torx, to nie musi być fancy śrubka z gwiazdką, która wiecie ładnie wygląda to mogłyby być inbusiki albo nawet takie filipsiki proste już bez patentu nie byłoby z tym żadnego problemu, natomiast producent stwierdził, że śrubek chyba mieli z czegoś innego dużo i tak po prostu poskreszył no, jeżeli idzie o materiały, to od razu Wam powiem, że to tutaj. To ja nawet wezmę długopiso. No, może tego tak nie słychać. To jest z jakiegoś takiego materiału metalowego. Co to jest? To nie wiem. Jest to pokryte jakąś taką farbą i to wcale mocno nie złazi, mimo że tej latarki używam już od jakiegoś miesiąca. No i muszę przyznać, że to jest absolutnie na plus, bo jak ta latarka Wam upadnie, to się nic z nią nie powinno wydarzyć wielkiego. Więc tutaj, jak pisze producent, że jest w stanie ta latarka wytrzymywać upadki na przykład z metra czy z dwóch, no z dwóch to bym już nie przesadzał, ale z metra, to ja jestem w stanie temu uwierzyć. To naprawdę może wytrzymać upadki i w środku tutaj, w odróżnieniu od Boruta, nic nie lata, więc to jest porządniejsze wykonanie. Po drugie mamy oczywiście ten materiał właściwy korpusu, czyli jest to poliwęglan, no taki wiecie, plastik półprzezroczysty, ciemny. On nie jest, wiecie, nie świeci. W żaden sposób, tutaj się nic nie da, on nie świeci w ciemności, no ale jest to poliwęglan. Ok, pewnie jakiś gruby, sztywny, nie mam się tu do czego przyczepić. No i oczywiście mamy też metalowy klipsik, i oczywiście też mamy tutaj zaślepkę gumową, która nie odleciała, ale siedzi słabiej niż w borucie, więc tutaj jest pewien minus. No i tutaj mamy te reflektorki, one też nie latają, natomiast one szklane według mnie. Nie są. Jeżeli idzie o masę, to mamy tu 43 gramy i producent chwali się, że latarka ta spełnia normę IPX. 5, czyli nie ma normy na pyłoszczelność, co jest super, bo przynajmniej nie kłamią. Natomiast z tą wodoszczelnością to wiecie, zachlapanie jakieś tam, no tutaj widzicie, no ta zaślepka idealnie nie dolega, trzeba ją mocno docisnąć. Zachlapanie jakiś dyfuzorek wodny, jakiś tam atomizer i te sprawy, to to spoko, to to na pewno wytrzyma parę kropel wody, to się temu nic nie stanie, ale żeby ją topić, żeby ją na mocny deszcz wystawiać i tak dalej, to już bym raczej nie ryzykował, szczególnie z tym topieniem. Żadne szklanki i tak dalej, u mnie tego nie zobaczycie. Nie chcę jej po prostu zniszczyć wolę, to komuś oddać, niż to utopić i, i rozwalić. Ja taki już po prostu jestem, taki wiecie old money style, tak się teraz podobno mówi, takie wiecie rzeczy są, ale przyznać należy, że wodoodporność tu nie jest na najwyższym poziomie, chociaż i tak tego się rozkręcić nie da, to jest poskręcane, więc bardziej wierzę temu, niż Borutowi. Tutaj jeżeli idzie o jakość wykonania całościowo, to uważam, że Warsun bije na głowę tego Boruta i oczywiście tu jest świetny ten fluorescencyjny ABS-owy niby korpus, natomiast wolałbym to, jeżeli idzie o wytrzymalsze rzeczy, to jest naprawdę pod względem jakości wykonania, teraz powiem coś ważnego, to jest najlepsza latarka jaką dorwiecie z temu, według mnie. Nic co ma ruchome części, nic co jest zbudowane jak Borut V3, nic co jest podróbką, nic co jest COBem, Smiling Sharkiem czy innymi tego typu gadżetami, nie jest tak dobrze wykonane jak to. I ta latarka, za którą zapłaciłem osobiście 10 zł, jest najlepiej wykonaną latarką, jaką znajdziecie na temu. I według mnie ta aluminiowa wersja będzie jeszcze lepiej wykonana, to będzie najlepiej wykonana latarka. Ogólnie. I powiedzmy sobie jeszcze o wymiarach. Mamy 58 mm po długości na 36 mm szerokości. Tutaj szersze miejsce. Na uwaga, 20 mm szerokości, i to wydaje mi się, że jest tutaj, czyli ten tutaj wiecie, ten taki bumper, ten zderzak chroniący te właśnie reflektory. Więc nie jest to latarka duża, ale też nie jest mała, bo jakbyście chcieli przy kluczach, to to już jest spora latarka. Ja wam pokażę jeszcze. O, tutaj, przy tym właśnie. Feniksiku, no to ten Feniksik jest malutki, to jest ciut większe. No i Borut oczywiście, on jest też smuklejszy i Borut też jest mniejszy. I jeszcze taka mała ciekawostka odnośnie wymiaru i wagi. Podałem je dla tejże latarki, natomiast producent podaje, że wersja aluminiowa jest ciut większa chyba, chociaż no nie wydaje mi się, bo one są na renderach obok siebie pokazane i są identyczne, no ale być może. Więc podaje to. Aluminiowa wersja na pewno jest cięższa, waży 66 gramów, więc przy kluczach to już sporo waży. No i jest też podobno większa, czyli 30 mm na 75, na 75 no ale te wymiary to chyba jakieś lipne są, bo to sugeruje, że ta latarka jest bardzo symetryczna tutaj w obu tych wymiarach, ale wydaje mi się, że to jest nieprawda, więc wymiary podejrzewam są, są zachowane, natomiast waży to 66 gram. Teraz przechodzimy do tego, co ta latarka potrafi. I latarka ta według producenta ma ogniwo 500 mAh, watogodzin oczywiście nie ma, nie są podane. I o dziwo w tym wypadku producent czy też sprzedawca podaje diody jakie są w tym urządzeniu zastosowane. Tutaj w reflektorach tych głównych mamy dwie diody XPE. Ja pierwszy raz się z takim typem spotykam, ale jak znacie czy coś to piszcie w komentarzach. Do tego mamy tutaj sześć diodek takich mniejszych, nadrukowanych podejrzewam, czyli ten standard COB chip on board i tutaj mamy cztery diody białe i to są diody SMD oraz mamy jedną diodę niebieską, też SMD i jedną diodę czerwoną, też SMD. Tutaj nie mamy żadnego lipnego światła ultrafioletowego. Przynajmniej tego nie robią i nie kłamią, że to działa, bo normalnie to nie działa. Jeżeli idzie o ładowanie tej latarki, to podobno w dwie godziny da się ją od zera do pełnej pojemności naładować i latarka może działać od dwóch do 8 godzin, natomiast ja bym obstawiał, że w tych najmocniejszych trybach działa krócej, ale też zauważam, że latarka ta się nie grzeje, tak jak Borut, a jeżeli idzie o ładowanie, to oczywiście, tak jak w przypadku większości chińskich latarek, USB-C. No świetna sprawa, uważam, że skoro w latarkach za 4, 10 zł, 20 zł da się coś takiego zrobić, to jest to wielki props, no i super, że można właśnie mieć USB-C prawie w każdej chińskiej latarce, prócz jakichś takich starych typów, więc USB-C na plus. Jeżeli idzie o systemy montażu, bo o tym nie powiedziałem, a powinienem powiedzieć, to mamy tutaj tych systemów montażu więcej niż mieliśmy w przypadku boruta. Bo tutaj po pierwsze mamy tę malusieńką tyciusieńką, taką tyci tyci malusią dziureczkę na y, tutaj takie kółeczko. Po drugie, mamy oczywiście tutaj dzisiaj będzie morka. Morka, którą zostawiam dla swoich potomków. Tu będzie morka i to się lepiej trzyma. Tu jest ten magnes większy, więc to się lepiej trzyma niż taki Borut, nie? Jakbym tutaj chciał pokazać, proszę bardzo. O. Do, do morki, to tutaj nie wiem, czy to da radę w ogóle, czy, czy ten drugi magnes nie odpycha? No sprawdźmy to. No, no nie, o tak może. No, no to, to widzicie, no borut się gorzej trzyma niż to się trzyma, więc tutaj magnesik na plus, większy plus niż w przypadku tego tutaj Boruta. No i trzeci system montażu to oczywiście klips, tylko klips do odgięcia od razu, do odkręcenia i do odgięcia albo coś, lekkiego przygięcia chociażby, bo jest tak mocny, jest tak blisko, i tu jest jeszcze ta guma, która to hamuje, że bardzo mi jest ciężko wkładać do spodni, które mają grubszy szef, albo podwójny szef, albo coś, no to jest bardzo ciężko wkładać ten klips na molach, taśmach, jakichś systemach montażu. Chociaż u mnie w Dragon Eggu to tak do końca idealnie nie działa na tych laserowych molach, takich wycinanych, wiecie, na jednej warstwie materiału, a nie z taśm zbudowanych. Te taśmowe są fajniejsze, bo poprzeszywane, to jest mocniejszy plecak, dlatego Wrubel dwójka jest od Wisporta dużo mocniejszym plecakiem niż Dragon Egg. To mogę powiedzieć kolejny raz. No to jeżeli idzie o takie właśnie rzeczy, to na tym się trzyma, czyli na molach się trzyma. A ze spodniami to jest różnie. Zapasek jak macie dość wąski, też się będzie znaczy dość cienki, to też się będzie trzymać, ale gruby, skórzany pas, no to już jest pewne wyzwanie, szlufki w spodniach i tak dalej. Też. Więc ten klips jest do odgięcia, chyba że tak jest po prostu w moim egzemplarzu. I teraz, jak ta latarka świeci i co potrafi. No, mamy dwa przyciski, czyli przycisk włączania-wyłączania i drugi mniej kontrowersyjny niż w przypadku Boruta. Znaczy kontrowersję to ja ostatnio dodałem. Nie wiem, czy wychwyciliście to, co tam wrzuciłem. To był screen z Wolfensteina, to nie było żadne zdjęcie, ale YouTube mielił i mielił, bo nie chciał puścić. Wiecie, bo tam jest fragment zakazanego symbolu, hinduskiego symbolu szczęścia. Tutaj mamy dwa przyciski. Jeden to jest przycisk od włączania tego głównego trybu. I jak widzicie, jak sobie naciśniemy, czy to podwójnie, czy pojedynczo, czy jak chcemy, to, to nie działa. Ładnie klika, chociaż przyjemniejsze są przyciski. Tutaj w tym borucie one są lepiej, takie wiecie, do przyciskania. Tutaj nie za bardzo takie są wygodne te przyciski, są mniejsze trudniej je czuć, ale no ta guma po prostu nawet w rękawiczkach jak widzicie jest wyczuwalna, natomiast tutaj żeby włączać dany tryb trzeba naciskać dłużej tę latarkę i uwaga, tu najpierw włącza nam się pojedyncze światełko, tutaj w ogóle ta dioda nie świeci, tu po prostu świeci tym światłem odbitym z tej diody obok bo tutaj te reflektory są połączone i się nie da rozkręcić pojedyncza więc najpierw mamy mocniejszy tryb Pierwszy, potem przeklikujemy, jest słabszy tryb w jednym reflektorze, potem mamy dwa reflektory, tu jest mocniejszy tryb i mamy słabszy tryb w dwóch reflektorach. No i potem przełączamy i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma żadnego strobo, są cztery tryby, koniec, kropka. Ile one wynoszą, nie wiem. Producent tego nie podaje, mówi jakie diody, ale trybów tu znowu nie podaje. Natomiast spotkałem się z różnymi opisami. Niektórzy mówią, że jest to 1000 lumenów, to jest nieprawda, bo jest mocniejszy. Szczególnie w tym trybie turbo, niektórzy piszą, że 800 lumenów. Prędzej bym się do tego zastosował, jeżeli weźmiemy jakąś tam 10-15% tolerancję dla boruta i weźmiemy tutaj, to wydaje mi się, że to takie mogą być te wyniki. Czyli tutaj mamy 900, tu mamy 800, i plus minus 15%. Znaczy na minus prawdopodobnie 15%. I ta latarka też jakoś wybitnie nie grzeje. Czyli w teorii powinniśmy mieć po 400 lumenów na obie diody. Wydaje mi się, że one to nawet te diody są identyko, podejrzewam, że to jest to samo tylko może troszeczkę inny jest reflektor, ale tutaj jest jakby trochę szerzej, ale czy to ma jakieś wielkie znaczenie? Również mamy tutaj szerokie światło, nie ma tu wielkiego dystansu, więc wydaje mi się po prostu, że to nie jest latarka do świecenia na daleko, to nie jest, wiecie, jakiś tam szperacz, który ma 1000 metrów zasięgu, jak pokroju jakiś tam wórkosów. No i oczywiście nie powiedziałem Wam jednej ważnej rzeczy, że tutaj mamy wskaźnik ładowania. Mamy cztery diutki, takie nadrukowane, malutkie i one nam pokazują, ile mamy jeszcze baterii, czyli tutaj mamy około 75% do 50%, no bo mamy 175%, potem mamy 50 i mamy 25 i jak już nic nie świeci i się nie chce włączyć, to prawdopodobnie jest to zero i bateria zdechła. No nie polecam litowo-jonowe ogniwa, tego nie lubią. Warto doładowywać od 20 do 80%. No ale tutaj mamy coś takiego i jak ładujemy tę latarkę, to również nam miga, co się aktualnie ładuje. To jest wskaźnik jak w powerbanku jakimkolwiek, więc to jest super. No tylko to już zawsze świeci, więc jak chcecie mieć nawet włączoną tutaj latarkę, to... Tutaj gdzieś Wam świeci, więc w bardzo dużej ciemności może tam troszeczkę razić, ale to aż tak nie. To nie jest armytek Zippy. No i jeszcze mamy drugi kanał, czyli mamy tutaj kanał, również podwójnym przyciśnięciem naciskamy, i tu mamy najmocniejsze białe światło, więc się nie zdziwcie. Potem mamy trochę słabsze białe światło, potem mamy światło czerwone pojedyncze, i to nie jest jakoś wybitnie mocne światło, jak sobie. Włączymy tutaj to światło, no to widzicie, tutaj mamy bardziej magentę, bo dzięki temu, że tu jest niebieskie, a tu jest czerwone obok siebie, to to światło wygląda, tak wiecie, magentowo, nie? Ale porównajmy sobie to światło jeszcze tutaj z tym, no i to jest bardziej skupione, widzicie, no to inaczej troszeczkę wygląda. Tu mamy taki bardziej reflektor, jakąś soczewkę, więc ono skupia, no ale. Powiedzmy, że porównywalne to jest gdzieś, jeżeli most. tylko tutaj jest skupione, więc z daleka będzie was lepiej po prostu widać. No ale do przebitek zdjęć i tak dalej, to ten najczęściej warsun u mnie pracuje i pomaga przy tych zdjęciach, bo fajne światło, jakieś fajne efekty to daje. No i mamy czerwone światło, przełączamy jeszcze raz i mamy światło policyjne. Nie ma pojedynczego światła niebieskiego, troszeczkę ubolewam, tylko mamy to dziwne światło policyjne. Teraz, jeżeli byście chcieli właśnie stosować takie światło. Gdzieś tam w nocy, żeby było Was widać, to to jest absolutnie przeciwmgielne światło. Strasznie to mocno daje, daleko to widać, aż razi. Widzicie, tu się cały czas zmienia rytm tego świecenia, te herce skakają. Najpierw jest szybko, potem jest wolniej, potem jest tak inaczej jeszcze. Więc muszę przyznać, że to światło bardzo mocno daje. Dlatego też nie będę wam tutaj w ekran świecił. No ale jak widzicie, jakbyście chcieli coś gdzieś rozświetlić, właśnie jakąś szufladę, gdzieś pomóc sobie w pracy przy czymś, czy coś dokładnego robicie, to ta latarka bardzo będzie pomagać, jeżeli. Jeżeli idzie o właśnie świecenie takie rozproszone. Jak sobie weźmiemy tutaj to rozproszone świecenie, tu mamy jedną diodę, no i ona jest znacznie słabsza. Już wyłączam to policyjne, jak widzicie, to ona jest znacznie, znacznie słabsza. Tu ten warsun dużo więcej potrafi, no bo cztery diody są, nawet jeżeli są słabsze, to są mocniejsze, potężniejsze niż ta jedna dioda. Chociaż muszę osobiście przyznać, że gdybym pominął białe światło, to tutaj to UV i to czerwone bardziej mi po prostu gdzieś tam jakoś leży. I spróbujmy to jakoś podsumować. Jeżeli miałbym określić, która latarka jest lepiej wykonana, to absolutnie jest to warsun. Tutaj nie czuć tej tandety. On jest świetnie pod tym względem wykonany. Dziwi mnie po prostu wielość rodzajów łebku w tych śrubek, i tak dalej. To jest antyekonomiczne i absolutnie antynaprawcze. Trudno jest naprawić taką latarkę, bo to trzeba sobie warsztacik przygotować, wziąć do tego ileś bitów, być przygotowanym, rozkręcać, składać i tak dalej, i tak dalej. A ile trzeba pudełeczek, żeby tych śrubek nie pogubić, nie pomieszać, no to wprowadza chaos po prostu. Natomiast jeżeli potraktujemy to jako jednorazowe, dopóki bateryjka działa albo dopóki diody świecą, no to okej, okay, to możemy w ogóle tego nie brać pod uwagę. Natomiast absolutnie lepiej wykonany jest warsun, już pomijając to, że jak sobie tą głowicę tutaj. Weźmiemy pod uwagę, to tutaj wiecie, to wszystko lata, to jest skręcane, wciskane i to możecie całe rozkręcić, a tu tego nie rozkręcicie sami, to trzeba śrubokrętu użyć, więc to jest absolutnie na plus i to jest super. I tutaj jeszcze chciałem dorzucić, że ta zaślepka tutaj się urwała, a tutaj jest jednak mocniejszy ten ogonek i ona się tak łatwo nie urywa, chociaż ona wystaje i wydaje mi się, że ją się da gdzieś tam po czasie. W jakiś sposób otworzyć tę zaślepkę i rozszczelnić tę latarkę? No widzicie, ja tu próbuję i niby się to nie da, bo to zrobiłem odwrotnie. Fajnie, że to jest odwrotnie zrobione, natomiast wydaje mi się, że da się gdzieś tam tą latarkę w jakiś taki sposób niepożądany rozszczelnić, więc tutaj zaślepka, mimo że wylata, to jednak głębiej siedzi i tego naprawdę tak od razu nie wyjmiecie. Bord ma też pewną przewagę pod tym względem, że jest smuklejszy. Może nie jest jakoś wybitnie mniejszy, natomiast jest smuklejszą latarką i jak widzicie, o, nawet tak źle pokazałem, może wam zrobię tak. I jak widzicie, to jest najmniejsza chyba z tych wszystkich tutaj latareczek, więc ona do kluczy jeszcze się nada jeszcze podrzucę to, proszę bardzo. No to już mi się kiedyś wydawało dużą latarką do kluczy. No ale odkąd zacząłem nosić te trzy, no to się okazuje, że to wcale tak dużo nie jest. O, tutaj mogliby taki korek zrobić z magnesem i z tym, i to by była latarka niemalże idealna. No ale wiecie, nie ma ideałów. Może w trzeciej wersji tego Feniksa zrobię. Jak tam w Feniksie mnie słuchacie, to tak zróbcie tutaj taki otwór na ogonek, na jakiś taki właśnie kółeczko i jeszcze dodatkowo magnes i to będzie latarka idealna, nawet mocniejsza nie musi być. Może być te 700 mm. Ta latarka jest smuklejsza, ta jest znacznie większa. Widzicie, ona gdzieś tu odstaje i się idealnie nie da tak położyć. No tej się też nie da na boku położyć, no, ale powiedzmy, że to nie jest żadna tam wada. No i powiedziałbym, że ta smuklejsza latarka będzie lepsza przy kluczach i będzie wygodniejsza do noszenia w kieszeni. Tutaj mamy oczywiście klips, mamy lepszy magnes, no ale dalej ten klips nie jest jakiś idealny, trzeba przy nim kombinować, więc powiedzmy, że do przenoszenia i tak wybrałbym Boruta i to właśnie Boruta częściej nosiłem przy plecaku właśnie na tym kółeczku. Poza tym to ucho jest znacznie, znacznie, znacznie lepsze niż to, co jest tutaj. Tu powinno być co trochę większe, ale ja wiem, to by się kłóciło z designem i jeszcze bardziej powiększało tę latarkę, więc no rozumiem ten zabieg, ale tutaj to ucho i ten design tutaj świetnie wyszedł. Fantastyczne to jest. Latarka ta mocniej świeci, i latarka ta ma właśnie co? Ma właśnie to. Czyli świecący korpus, i to też mi się podoba. I latarka ta na pewno mocniej świeci. To turbo jest znacznie mocniejsze niż to, co oferuje Warsun. Więc jeżeli szukacie latarki znacznie lepiej zbudowanej, wytrzymalszej, która będzie kosztować naprawdę psie pieniądze, to lepiej wybrać Warsuna. Natomiast jeżeli szukacie latarki za psie pieniądze, która to będzie lepiej świecić i będzie miała fajny fluorescencyjny efekt, że się dają znaleźć, no oczywiście to nie świeci tak długo jak tutaj ta migająca dioda. Jest oczywiście bardziej widowiskowe niż ta migająca dioda, natomiast ona świeci cały czas, a to się. Po 3, 5, 8, 2 godzinach, 30 minutach skończy. Więc lepiej świecąca latarka. Mniejsza, zgrabniejsza, lżejsza, łatwiejsza do przenoszenia. Tylko już troszeczkę tandeciarska. Gorzej zbudowana na pewno, no ale to będzie ta latarka. No i ten, to wiecie, to niebieskie światełko jest ładne. Ten efekt policyjny też jest dobry. Natomiast ta latarka ma jeszcze jedną przewagę: ten warsun. Ma taką przewagę, tak jak Wam pokazywałem, że sobie włączamy tę latarkę na full. Wszystko tu świeci najmocniej jak się da, proszę bardzo. I jeszcze włączamy drugi kanał, i ona świeci z obu kanałów, i to świetnie widać. Tutaj, jak włączymy pierwszy kanał, i potem włączymy drugi, to się przełącza. I po prostu nie da się tego zrobić, więc. Tu musimy wybierać. W Warsunie wybierać nie trzeba, a może się okazać tak, że Wam podwójny kanał będzie potrzebny do świecenia. Skoro są dwa kanały, to powinna być możliwość świecenia oboma kanałami. I wydaje mi się też, że warsun troszeczkę dłużej trzyma, przez to, że ma słabsze parametry, że jest słabszą latarką, wydaje mi się, że tej baterii po prostu na dłużej starcza. I to jest mój werdykt. Żadna z tych latarek nie jest najlepsza. Według mnie do różnych potrzeb są różne zastosowania, różne rozwiązania, i według mnie to zależy już od was, czego bardziej potrzebujecie, którą ja bym sobie zostawił? No, obie albo wcale, bo różne cechy mi się z różnych podobają, tutaj to fluorescencyjne świecenie mi się podoba, tutaj to wytrzymałość mi się podoba. Do sygnalizacji zimową porą jesienną. Wybrał. Wybrałbym dalej chyba Warsuna, bo po prostu więcej zniesie, więcej zniesie wilgoci, więcej zniesie pewnie jakiś tam, wiecie, upadków i tak dalej, więc wybrałbym chyba Warsuna mimo tego, że wydaje mi się, że ten tryb policyjny bardziej wali po oczach z tego Boruta, ale może to przez to, że jest przezroczyste, półprzezroczyste tutaj właśnie ten korpus. I mimo tego, że niby tu jest ABS, z tego ABS-u jest zrobiony korpus, to dalej wybrałbym ze stalową ramą, znaczy metalową ramą, wybrałbym Warsuna pod względem wytrzymałości, ale ładniej świeci, bardziej mi się podoba Borut. No i weź teraz, zdecyduj. Możecie kupić dwie, jak znajdziecie na temu zadychę, kupcie se obie, będzie też gitara i będziecie zadowoleni. Latarkę musicie zawsze wybierać w w stosunku do własnych potrzeb. I to by było wszystko na dzisiaj. Jeśli Ci się podobało, to zostaw łapkę najlepiej w górę pod tym filmem oraz subskrypcję na kanale najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy Ciebie nic nie ominie. Mnie doceni algorytm, więc jeżeli doceniasz moją pracę, pozwól docenić mnie również. Algorytmowi. A jeżeli już to wszystko zrobiłeś i nie masz pomysłu na dalsze wspieranie mojego kanału, to zawsze możesz zostawić hashtag Ataczewski w komentarzu. Choć one oczywiście do tego nie służą, tylko służą do wyrażania opinii, więc napisz mi, którą byś wybrał, która lepsza. Która ci się bardziej podoba, która jest bardziej opłacalna? Czy warto wydać dyszkę za Warsuna? Czy warto wydać dyszkę za Boruta? Czy w ogóle one są opłacalne z Twojego punktu widzenia? Podziel się opinią w komentarzu, chętnie podyskutuję, chętnie porozmawiam. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi, bo ostatnio muszę z tym mocno walczyć. No i oczywiście znajdziecie mnie nie tylko tutaj na tym kanale, na YouTube, ale również na Instagramie, na Twitterze, na Trec, na TikToku, na fanpageu tego kanału, na Facebooku, gdzie można do mnie pisać wiadomości prywatne, tak jak na przykład na Instagramie oraz znajdziecie mnie też na fanpage'u i na kanale do potęgi. A tymczasem żegnam się z Wami w tradycyjny sposób, dlatego trzymajcie się tam ciepło i pozdrawiam.